Niedawno wyszła wersja 1.17, na którą już mamy mnóstwo modyfikacji, mnóstwo różnych datapaków i innych takich rzeczy i między innymi jeden z nich dzisiaj sobie przetestujemy. W dzisiejszym odcinku będziemy podróżować na czołgach. Słuchajcie, są czołgi w Minecraft, można grać czołgami w Minecraft, więc w dzisiejszym odcinku na wersji 1.17, czyli na najnowszej wersji Minecrafta aktualnie, mamy czołgi. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19.19 już od ponad roku, w sensie czasem były jakieś przerwy, ale zawsze wracam i zawsze wracam do regularności normalnie, więc zachęcam do tego, żeby zasubskrybować, bo jest na YouTube już tutaj ponad 141 tysięcy, prawie 142, więc zachęcam i właśnie mi się rozpadło deszcz w Minecraft. Witam was wszystkich bardzo, no i jesteśmy w Minecrafcie, widzowie, jesteśmy w Minecrafcie, mamy przed sobą 6 stanowisk, na których powstanie 6 różnych czołgów w Minecraft. Każdy z nich prawdopodobnie ma inne zastosowanie, nie wiem, nie testowałem. Ale dzisiaj wspólnie to przetestujemy. Jak widzicie, jest wioska, czyli nasz punkt badawczy, na niej będziemy testować, jak bardzo dobre są te czołgi. No i mamy również dziurę do... donikąd. Z tego powodu, że jedyny sposób na pozbycie się takiego czołga to jest go wyrzucenie poza świat, ponieważ nie da się go zniszczyć, jest totalnie niezniszczalny. Więc dobra, przejdźmy do naszego pierwszego czołgu, czyli czołg, który jest zielony. Żeby stworzyć czołg, potrzebujemy takie właśnie bloki, 9 bloków, czyli 3 na 3 bloki właśnie tego żelaza, bloków żelaza i musimy po prostu wrzucić na środkowy panel, ponieważ na boczny to nie zadziała, więc musimy wrzucić po prostu na środkowy panel właśnie taki barwnik. I uwaga, puf! Normalnie tako, piękny okrzyk. I mamy przed sobą właśnie czołg, pierwszy czołg do przetestowania. O kurczę, czekajcie, musimy... Czekajcie, gdzie jest przód? Gdzie jest przód? Tu jest przód. Dobra, jedziemy, jedziemy. Uwaga, test na... Ja to jest strasznie głośno, ja muszę to ściszyć niestety, bardzo przepraszam. Ale robimy tak, pierwszy test na wiosce. Uwaga, mamy tak, mamy strzał shot fire i shot bullet. Okej, okay, czyli pocisk tu jest, a tu jest ogień jakiś, więc może przetestujemy najpierw pocisk, więc rzućmy tam. Uwaga, pum! Okej. Okay. Okej, okay, to niszczy się! Niszczy się! Okej! Okay. A teraz ogień! Iha, pierdziele! To jest najprawdę kozacki datapak. Dobra, normalnie, masakrujemy ten dom do samego końca. Tu. I normalnie, i tu. I to jest sam ogień, ale tu zniszczymy tak o. Pum, niszczymy tak o. Nie ma nic, totalnie. Dobra, super. Aż tamten drugi ucierpiał chyba lekko. Wow, dobra, co jest grane. Okej, okay, mamy przetestowany ten czołg, tylko ja bym chciał jeszcze zrobić tak, żebym przetestował na przykład zwierzętach, więc włączmy sobie difficulty easy. Aha, mamy easy, okej, okay, czyli po prostu... Aha, bo ja przy tworzeniu świata wyłączyłem spawnowanie się slime'ów, bo tutaj jest, kurczę, tragedia z nimi, a teraz bym na przykład chciał, żeby się zespawnowały slime'y, więc może zróbmy tak. Może wyjdźmy z tego, ja włączę sobie na szybko Game Ojixa i postawimy tutaj jakiś właśnie, może slime. Slime są takie, kurczę, dosyć ciekawe do pokonywania, więc po prostu robimy szybkich oponentów sobie tworzymy i zobaczymy, jak oni teraz poradzą sobie na mój super czołg. Tylko ja może zrobię tak, żeby one do mnie coś leciały, żeby tutaj było jakieś PvP i teraz tak, masz tu ciosa. Dobra, a teraz się palcie. Ja pierdziele, palę slime'a. Ale slajma, normalnie, teraz tam. Jo, bum, co, gdzie uciekasz? Co się boisz? Tam ty też. Ty też, ty też. Chodź tu, mały. Tu, ten go teraz walimy pociskiem normalnie. Kurde, zerujemy oponentów. Tam, zerujemy na przytrzymanym przycisku strzelam. Na przytrzymanym przycisku strzelam. Nie no, dobra, tego tam teraz. Dobra, nie no, serio, uważam, że ten datapak jest mocny, totalnie. Pytanie, czy ja mogę tym czołgiem rozwalać jakby przez wjeżdżanie w coś? Ja pierdziele, masakruję normalnie. Niszczę budynek. Dobra, pozbywamy się tego w takim razie. Wow, 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 co to było? O, udało mi się to zrobić na survivalu, nie spodziewałbym się tego, dobra. Zostawmy sobie na razie to i przejdźmy do naszego drugiego czołgu, ponieważ drugi czołg będzie jakiś taki dirtowy, ja w sumie nie wiem, jakie on ma zastosowanie, ale... Tak jest, normalnie okrzyk ponownie. Dobra, i teraz wsiadamy do tego i zobaczmy, jakie możliwości ma ten. To jest... A to jest też fire i też bullet. Czy to naprawdę wszystkie są te same pociski, naprawdę? Czy to naprawdę wszystko będzie robić dokładnie to samo? Dobra, czekajcie, zostawię to może na razie i stworzymy wszystkie czołgi i sprawdzimy, czy wszystkie mają to samo zastosowanie, bo jak wszystkie mają to samo, to w sumie trochę lipa, bo to różni się w takim razie tylko kolorem, a ja liczyłem w sumie na coś więcej. No ale w sumie, co tam wiesz, fire...
Naprawdę to jest to, że będziemy mieli wszystkie takie same. Przynajmniej są ładne jako takie, wiecie. Ta, ten chłop, co się tam drze za każdym razem. Wow, nie trafiłem. Chodź tu. Dobra, mamy stworzone czołgi w takim razie. Mamy po każdym czołgu z każdego tego, tylko w sumie zniszczyłem tego pierwszego, a tam. No ale one się niczym nie różnią. Jestem zły, przysięgam, bo. Kurczę, mogłem to sprawdzić też w sumie przed odcinkiem, nie pomyślałem, ale kurczę, no nie podoba mi się to, że to są takie same. Pytanie teraz, czy ja na przykład takim czołgiem jestem w stanie zaszkodzić drugiemu czołgowi, czy na przykład go jestem w stanie zniszczyć, nie tak to miało wyglądać? Tak. Czy ja go zniszczę? Podpalmy go może, co? O, on się nie pali, tak? Czyli nie jestem w stanie go zapalić, okej, to po prostu strzelajmy w niego. Czy ja go jestem w stanie zniszczyć, czy to jest faktycznie niezniszczalne? Czy naprawdę tak potężny czołg nie jest w stanie zniszczyć drugiego czołga? A jednak da się. Okej, dobra, rozumiem. Więc może po prostu wybierzmy jakiegoś fajnego czołga. Mi się wydaje, że śnieżny będzie idealny. I po prostu celem dzisiejszego odcinka jest zmasakrowanie totalnie dostrzednie tej wioski. Ma jej nie być po prostu. Więc uwaga, zerujemy tą wioskę. Ja nie chcę tutaj... A pytanie, czy opadają pociski na przykład? Strzelmy do góry. Teraz tak, czy to... Opadają! Okej! Czyli czekajcie, mogę wymierzyć to, jak tam strzelę. Dobra, niech sobie to opadnie, uwaga. Okej, strzeliło i teraz tak, ja chcę przetestować, czy jestem w stanie przeżyć to. Ej, no przecież miało we mnie uderzyć, co jest? Uwaga, spróbujmy jeszcze raz. Tu pocisk i teraz tak, muszę patrzeć do góry, gdzie ten pocisk spada. Wow! No kurczę, no nie wychwycę tego, jeszcze wpiszę sobie timeset day, żebym lepiej widział ten pocisk, bo teraz jest dosyć ciężko, ale chciałbym dostać tym pociskiem, co jest? Czekajcie, shot. Dobra, nie mam szans na ten pocisk, totalnie jestem zerowany, tak o, jeden pocisk wystarczy, żeby mnie zniszczyć totalnie, więc dobra, weźmy sobie kolejnego czołga. I lecimy masakrować te budynki. Teraz uwaga, teraz rozwalamy budynki. Nie strzelając, tylko przejeżdżając wszystko. Ej, co jest? Zablokowałem się. Kurde. No, co to ma być? Kurczę, co mnie blokuje? Co, ja nie jestem w stanie tego przejechać? No co jest? Nie jestem w stanie tak rozwalić tego wszystkiego. A ja myślę, że jestem taki niepowstrzymany totalnie. A tu jednak nie do końca. O, tu jest kowal w ogóle. Idę zobaczyć, co jest w skrzynce w takim razie. Czy tutaj jest coś fajnego? Dobra, buty, fajnie, będziemy mieli buty i jakieś żarcie, więc weźmy sobie buty i zerujemy dalej, uwaga. Kowal, najpierw idziemy. Kurczę, co jest? Zróbmy sobie miejsce w ekwipunku. Najpierw ogień. Palimy to, totalnie, zerujemy. Żeby nie było i teraz pum. Normalnie, no zeruj go, dlaczego mi nie strzela tak często jak chciałbym? Dobra, tu, wow, jak ten villager zniszczył się też. No dobra, no kurczę, no wioska do wyzerowania jest taką chwilę moment, no tak naprawdę. I tu jest drugi kowal. Co jest? Naprawdę tak może być? Dwóch kowali w jednej wiosce? To się zdarza? Co jest grane? Pierwszy raz to chyba widzę. Dobra, diamenta mamy! Normalnie, dobra, cel odcinka zdobyty, widzowie. Mamy diament. To jest chyba, to chyba już wszystko, nie? To już chyba jest właśnie osiągnięty cel, tak mi się wydaje, nie? Chyba, czy nie? Może nie. Dobra, weźmy, rozwalmy ten budynek, tego kowala, żeby nie było dowodów, że tutaj cokolwiek było. To lawa jest, to i tak będzie dowód. Dobra, no nie wiem, widzowie, jakby... O kurde, kot. Jakby data pack sam w sobie jest bardzo fajny i może go fajnie wykorzystać do jakichś wojen i tak dalej, ale niestety jakby jest on, no nie do końca jakby zróżnicowany tak do takich odcinka. O kurde, nie wyskoczyłem. O ja, i tracę wszystko. No dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Dzisiaj krótszy odcinek, taki z poznania po prostu tego datapaka. No i tyle w sumie po prostu. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdro, pa pa.